Cześć, widziałeś się? Dawno mnie nie było, co? No niestety zdrowie nie dopisywało, miały problemy ze zdrowiem, ale jestem już w pełni dla was dostępny. Przetestujemy sobie oczywiście tym razem groszek. Opał ekogroszek.pl, strona oczywiście producenta, którą oczywiście tutaj na dole macie w opisie. Przetestujemy sobie taki węgiel, jak to właśnie wygląda, bo wiele osób się pytało, słuchaj, co to jest, jak to się pali, z czym to się tak naprawdę je. Oczywiście zobaczcie, u mnie jest dom 200 metrów. Przetestujemy sobie, czy w takich warunkach, gdzie mamy trzeci kwartał, to tak naprawdę stycznia, zimy, zobaczcie, nie było, nie ma i chyba już nie będzie w tym sezonie. Zobaczymy, jakie oczywiście będzie spalanie dobowe w tym groszku. Oczywiście chwila takiej nauki dla was. Wszystko oczywiście, które wszystko co jest poniżej 24 MJ nazywamy to groszkiem. Jeżeli wszystko co mamy powyżej 24 MJ jest to ekogroszek. Na pewno to trzeba mieć na uwadze. Także tego małego kozika dzisiejszym materiałem małego nie zawaham się użyć. Za chwilkę przejdziemy do samych worków. Zobaczymy, co to opał eko jest. W takim razie tym kozikiem otworzymy sobie paletę. Oczywiście paleta jest zastreczowana w stretch i od góry mamy oczywiście kaptur taki po prostu, żeby nie zamokło, bo zobaczcie, pogodę jaką mamy, taką mamy i niestety tak to jest. Zastreczowane w miarę ok. Ale kozik. Ok, zobaczcie co my tutaj mamy. Ok. W takim razie te z worka trzeba wykonać. Worki na pierwszy rzut oka, zobaczmy co my tutaj mamy. Opał eko, niespiekający, odkamieniony, certyfikowany 5 klasy. No zobaczymy, no jak to będzie. Oczywiście masa netto 25 kg i popiół poniżej 5%, co jest dla nas też bardzo ważne. To ważnym parametrem dla mnie jest zawartość siarki, mniej niż 0,25%. Jest to naprawdę bardzo, bardzo istotne i wartość opałowa 21, a 24 megajoule. Zatem co? Bierzemy się do testu worka, bo widać, że worki są solidnej jakości, także zobaczcie. No zobaczcie, spadł i nic. Możemy rzucać i też nic. Ale zatem zobaczmy, co jest w worku. Magiczny nóż. No zobaczcie, no. Granulacja jest drobna. Delikatnie może być wilgotny, ale jest ok, no bo zobaczcie, nic prawie nie mam na rękach. Tak to wygląda. Oczywiście przejdziemy, zobaczycie jak to wygląda w samym worku. Co my tu mamy, zobaczcie. Delikatnie widać, że jest zroszony tutaj na bokach właśnie worka, ale zobaczcie, granulacja jest drobna, czyli tutaj mieści się oczywiście w parametrach, które producent deklaruje. Jest ok. W takim razie wrzucamy to oczywiście do kotła. No i zobaczymy, jak ten groszek pali się w moim kotle.
Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Siema.